Dzień dobry, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Jest z nami Lina Marian Hansen z Rady Miasta Oslo. Będziemy dzisiaj rozmawiać o sytuacji, która się dzieje w Norwegii, bo dzieje się i musimy przyznać, że dzieje się dużo. Ostatnio w norweskiej prasie czytamy sporo artykułów o tym, że Polacy przywożą koronawirusa do Norwegii. I chcielibyśmy zadać kilka pytań członkini Rady Miasta Oslo na temat tego, jak oni to widzą z drugiej strony, bo warto rozmawiać, żeby nie dochodziło do większych konfliktów. Jest z nami Rina Marian Hansen i jest z nami Sara, która będzie tłumaczyć rozmowę na żywo. Okej, skal vi starte nå? Sara, w ostatnim czasie w norweskiej prasie czytamy sporo o imporcie koronawirusa. Wiele artykułów mówi wprost, że to my Polacy jesteśmy za to odpowiedzialni. Ale sytuacja pandemiczna pokazała w pełnej krasie, jak bardzo ważny jest dostęp do informacji w języku zrozumiałym dla odbiorcy. Czy Rada Miasta Oslo co konkretnie zrobiła w tej sprawie? I det siste så leser vi veldig mange artikler i den norske pressen som sier at det polakkene som importerer mye smitte til Norge. Og spørsmålet og det viser hvor viktig det med informasjon i morsmålet. Og spørsmålet til dere hva gjør byrådet i Oslo for å nå ut til innvandrere med den informasjonen da? Vi har jo vært opptatt av å nå ut til alle innbyggerne i Oslo gjennom hele koronapandemien. Ja. bardzo jest dla nich ważne, żeby udzielać informacji dla wszystkich mieszkańców Oslo w trakcie pandemii. Och genom våren och så tror jag i vart fall att Oslo kommun och också de statliga hälsomyndigheterna blev flinkare och flinkare till att kommunicera med olika delar av vår invandrarbefolkning. Ona uważa, że z miesiąca na miesiąc coraz lepiej im idzie komunikacja w stronę imigrantów właśnie. Så att vi har nu information i alla informationskanalerna till Oslo kommun på väldigt många olika språk, också polsk. Mają coraz więcej informacji w różnych kanałach, w różnych językach, także po polsku. Och så har vi vært opptatt av at våre tjenester, så kanskje de som jobber, spesielt de som jobber med korona, sånn som koronatelefonen, også har kompetanse på mange språk. Jest też dla nich ważne, żeby różne usługi, jak na przykład koronatelefon, czyli informacje na temat korony były obsługiwane w różnych językach. Och nu ska det vara tillgängligt informationsmaterial både som man kan bruka på nät med plakat, internetplakater och så ting man kan printa ut både från Oslo kommunens sida och från de statliga hälsomyndigheterna också på polsk. Som dostępne materiały, jak na przykład plakaty w różnych językach na stronie Oslo kommune i na stronie Instytutu Zdrowia Publicznego. Så vi har bara si väldigt kort avslutningsvis att detta är inte en jobb som varken Oslo kommun eller staten klarar själv. Vi är helt avhängiga av både väldigt god dialog med alla organisationer och frivilligheten och att vi hjälper varandra med att få informationen ut. To jest bardzo trudna praca dla samej komuny i dla Instytutu Zdrowia. Nie potrafią sobie poradzić bez naszej pomocy i dialogu z nami. Jasne, jesteśmy, zgłaszamy się. Ja, my tilgjengelige Norwegitrengere. My jesteśmy organizacją działającą wolontariacko, wszyscy tutaj pracujemy bez wynagrodzenia i staramy się jak możemy, ale fajnie jest komunikować się bezpośrednio. My en frivillig organisation och my veldig klare for å hjelpe, og det er veldig fint hvis vi kan holde en dialog. Tusen takk for det. Vi hadde et dialogmøte med ulike deler av det polske miljøet i Oslo
rett før jul, og vi også opptatt av å ha ulike kontaktpunkter videre nå gjennom denne våren, hvor det viktig å nå ut med informasjon både om korona og også om vaksinen. Byli w kontakcie z różnymi częściami polskiego społeczeństwa. W Oslo jest dla nich ważne właśnie, żeby się kontaktować w sprawie korony, jak i w sprawie szczepionki. Tak, wczoraj byliśmy na konferencji związanej ze szczepieniami. Wiadomości są już przygotowane, czekamy na korektę. Będziemy publikować. Ja, my mamy swoją konferencję o den nye vaccine, så nå har vi klargjort forskjellig materiał, som snart vil være klar for publikasjon. Ale wracając do Fedna, czy Oslo jest w jakiś specjalny sposób narażone na import infekcji, że tam jest najwięcej tych przypadków? Ja, men tilbake til temaet. Oslo mest utsatt for smitten? Powtórz. Ja, to sa poslutku. Ja, om Oslo spesielt utsatt for smitten. Ja. Oslo har gjennom hele koronapandemien hatt veldig høy smitte, og det jo også derfor vi har hatt mye strengere restriksjoner enn mange andre deler av landet, og vi ser jo fortsatt at vi har mye smitte i Oslo, og at det også enkelte bydeler som har høyere smitte enn andre. Przez cały czas pandemii Oslo miało bardzo dużo przypadków zarażeń, dlatego też mieli trochę więcej obostrzeń niż reszta kraju i są poszczególne dzielnice, szczególnie poszczególne dzielnice w Oslo mają bardzo wysokie liczby zarażeń. Okay. Czy w Oslo są jakieś szczególne wytyczne odnośnie przylotu, poruszania się po Oslo inne niż w innych częściach kraju? Ja, det noen spesielle regler for ankomst til Oslo og bevegelse i Oslo som strengere enn i andre deler av landet? For ankomst til Oslo så gjelder jo de samme reglene for ankomst til Oslo som det for ankomst til Norge. Men det jo strenge regler som vi vet, både med at man må ha en negativ test som skal være tatt under 72 timer før man kom, og at man må ta en ny koronatest på grensa. Jeśli chodzi o reguły dotyczące przyjazdu do Oslo, to są one takie same jak w reszcie kraju, ale nadal są one dość ostre. Trzeba między innymi mieć test, który nie jest starszy niż 72 godziny oraz trzeba się przetestować na nowo po przyjeździe na lotnisko. Okej, okay. Z tymi 72 godzinami jest wiele niejasności, bo czy każdy, kto przylatuje do Norwegii, musi mieć ten test nie starszy niż 72 godziny, czy są jakieś wyjątki? No, det gjelder testen, så ikke må være eldre enn 72 timer. Må alle som kommer til Norge med fly ha den testen, eller finnes det noen unntak? Alle utenlandske innreisende må vise en sånn test, og så gjelder det også alle som reiser inn til Norge, uavhengig om man norsk statsborger eller utenlandsk statsborger. De som kommer fra røde land, det jo en rekke land som definert, blant annet Polen, som definert som røde land, de må registrere seg nå i et elektronisk innreisesystem og ta test når de kommer. Wszyscy, którzy przyjeżdżają do Norwegii z zagranicy, nieważne czy mają norweskie czy zagraniczne obywatelstwo, muszą się przetestować i w tym momencie także jest elektroniczny system, w którym trzeba się zarejestrować przed przyjazdem, żeby móc zrobić nowy test na lotnisku. Okej. Polacy są największą mniejszością w Norwegii, statystycznie. Więc statystycznie jeżeli wielu Polaków choruje, zawsze będziemy na szczycie listy. Polaków jeden z største minoriteten i Norge. A når vi snakker statistik, så det jo en selvfølge at vi vil ha veldig høye smittetall sammenlignet med andre minoriteter på grunn av at vi så mange.
Czy to oznacza, że to jest ok, żebyśmy byli generalizowani w prasie jako ci, którzy importujemy koronawirusa? Er det då greit at vi blir stigmatisert som de som importerer smitte? Jeg opptatt av at vi fra både Oslo kommune og statlige myndigheters side ikke skal si at det noens feil at man har smitte, blir smittet og syk. Men det for flere av innvandrergruppene i Oslo så det høyere smitte, ikke bare i faktiske tall, men også i andel av befolkningen enn det i andre. Og det tenker jeg det viktig at vi jobber med, fordi det handler kanskje om at vi ikke har nått ut med informasjon, eller at for eksempel arbeidsgiver ikke legger godt nok til rette på arbeidsplassen, så at her må vi hjelpe hverandre, sånn at ikke vi blir syke. Jest bardzo ważne dla niej, dla Rady Miasta w Oslo i dla rządu, żeby nikogo nie winić za to, że jest importowana taka ilość zakażeń. I jest też dla nich bardzo ważne, żeby właśnie to komunikować, że może to jest ich wina, dlatego że nie mają wystarczająco dobrego dialogu z tą grupą. I mówi, że są też bardzo wysokie liczby, też właśnie patrząc na to, mimo że jest dużo Polaków, to stosunkowo nadal są to bardzo wysokie liczby w porównaniu do innych grup. Jakie są w tej chwili konsekwencje w czasie, kiedy rozpoczęliśmy już program szczepień? Jakie mogą być konsekwencje ze strony rad miasta, rządu także, dla rozwoju infekcji? Główne konsekwencje. Konsekwencje szczepionki, czy... Nie, konsekwencje tego, że teraz dużo osób chorych przyjedzie, a jesteśmy w procesie, rozpoczęliśmy proces szczepień. No bo jednak przemieszczamy się, przyjeżdżamy tu do pracy, nie wszyscy tu mieszkamy na stałe. Ja. To war konsekwencje für Birode i Oslo. Also Konsequenzen auf Importsmitten, wenn es Vaccinierungen pågår. Konsekvensene for både Oslo-regionen og landet av med importsmitte. Hovedproblemet med importsmitte jo at det har vært uoversiktlig og vanskelig å spore smitten for de som jobber med smittesporing. Det har jo vært sånn fram til nylig at reisende inn til landet har kunnet velge om de gjennomfører testingen ved innreise eller i løpet av noen dager etter. Og det har jo også gjort at det har vært vanskelig for oss å spore smitten, og det den enkleste måten vi kan stoppe spredning av korona, at vi får sporet hvor smitten kommer fra. Największym problemem dla nich jest to, że w przypadku zarażeń przywożonych z zagranicy jest dla nich bardzo trudno określić, kim ta osoba na przykład była w kontakcie, w którym momencie się zaraziła i jest to bardzo taka niepewna sytuacja dla nich. Og når vi nå snakker om importsmitte, så det jo sånn at veldig mange land, kanskje nesten de fleste land hvor man nå reiser inn til Norge fra, har høyere smitte enn Norge, og det gjør jo at det også høyere risiko for alle de som kommer reisende, har med seg smitte som da spres videre i Norge. Problemet mitt er at bardzo wiele krajów ma wyższe liczby zarażeń niż Norwegia i także to też jest dużym ryzykiem dla Norwegii, że te osoby przyjeżdżając do Norwegii będą rozprzestrzeniały tą chorobę. Jasne, czy wiesz, ilu dokładnie Polaków pracuje w Oslo i w okolicach? Hvor mange som jobber det jo litt vanskelig å ha oversikt over. Vi vet jo at det bor cirka, eller det nærmer seg 120 000 polakker i hele Norge, ifølge statistikken, og at av disse det cirka 16-17 000 som bor i Oslo. Men så det jo
grund til å tro at flere av de som bor I kommunene rundt Oslo eller I Oslo-området også på jobb på arbeidsplasser I Oslo? Nie mają żadnych statystyk, jeśli dotyczy tego, ile osób akurat pracuje w okolicach Oslo, ale wie, że ogólna liczba Polaków w całej Norwegii to jest prawie 120 tysięcy, a w okolicach Oslo to jest od 16 do 17 tysięcy I podejrzewa, że większość z tych osób to są osoby pracujące. Zgadza się. Myślę, że jeżeli powiem, że część osób z tej liczby nie ma kontaktu z norweskimi mediami, nie jest w stanie zasięgnąć informacji o koronawirusie, to powiem prawdę. Przetłumacz. Ja, så vet man säger att en del av dessa personerna inte får information om koronaviruset. To wielu Natomiast bardzo często wszyscy Polacy jesteśmy wrzucani do tego samego pudełka. Men samtidigt så blir ju alla polackerna ja på måte dömt inte kan lilla gruppen gör då. I czy słyszała, że media, politycy, także jej partyjny kolega, szef Rady Miasta Oslo, traktują nas jako kozła ofiarnego tej infekcji całej? Ja, är du klar över att någon av dina kollegor från ditt politiska parti samt byrådledaren I Oslo gör en slags syndebok av oss polacker og gir oss skylden for å spre smitten. To vyvoluje dużą niechęć społeczeństwa norweskiego do nas, Polaków, wszystkich, właśnie w dobie tej pandemii. Det fører til at en del nordmenn blir veldig skeptiske til oss, spesielt nå I denne pandemitiden. A bardzo wielu z nas straciło pracę, jest na permitteringu, straciło firmy. Także jesteśmy częścią tego narodowego dugnadu. Mens veldig mange av oss har mistet jobben eller permitterte, og vi akkurat som alle andre en del av denne nasjonale dugnaden. Jeg veldig opptatt av at vi ikke skal lage syndebukker I denne pandemien, og det vet jeg også at byrådslederen Jest dla mnie bardzo ważne, żeby z nikogo nie robić kogo ofiarnego w trakcie tej pandemii I wierzę, dla jej kolegi, lidera Rady Miasta jest też bardzo ważne. I mars 2020 så var det høyest smitte I Oslo på vestkanten av folk som hadde vært skiturister I Alpene. Nå smitten høy I en helt annen del av byen, og det ingen som... Dette koronaviruset noe man... Det vanskelig å beskytte seg mot fullt ut. Det sprer seg hurtig. V marcu 2020 roku, czyli v poprzednim roku, było bardzo dużo zarażeń na zachodzie w Norwegii, która... I ta choroba była przywieziona przez osoby, które... były na nartach w tym okresie, a w tym momencie po prostu jest sporo więcej zarażeń w innej części Norwegii I jest bardzo trudno się ochronić przed rozprzestrzenianiem tej choroby. Och därför är det också väldigt viktigt för oss att nå ut både med information om smittevern, hur vi alla sammen ska uppträ, hålla avstånd, bruka munbind, bruka antibak och vaska händerna. Jest dla nich bardzo ważne, żeby dostarczać informacje na temat tego, jak można się ochronić przed tym wirusem, czyli mycie rąk, używanie maseczek, trzymanie odstępu. Eller at man må holde seg I karantene hvis man kommer fra utlandet, at man må teste seg hvis man har symptomer. I także to, że trzeba być w kwarantannie po powrocie z zagranicy I że trzeba się przetestować, jeśli ma się symptomy.
Og så vi opptatt av at vi ikke skal bidra til stigmatisering, men vi må samtidig snakke direkte der hvor det de største utfordringene. Og akkurat nå det med importsmitte etter juleferien et problem for oss. Jest dla nich bardzo ważne, żeby nikogo nie obwiniać, ale muszą się też skupić na tych problemach, które mają, a w tym momencie problemem jest wysoka liczba zarażeń po świętach, która w sporej części jest spowodowana właśnie przyjazdami z zagranicy. Jasne. Na szczęście rozpoczęły się szczepienia. I teraz takie pytanie. W jakiś sposób my Polacy dowiemy się o tym, że mamy się zgłosić na szczepienie? Czy mamy się gdzieś zapisać, gdzieś pójść? Ja, heldigvis så har vi startet vaksineringsprogrammet, og da lurer vi på hvordan får vi informasjonen om når vi kan få lov å vaksinere oss? Det en plass vi må registrere oss? Hvordan når dere ut til oss? Det sånn at vaksineringen i hele Norge, og selvfølgelig også da i Oslo, skjer etter alder. Aller først ble de som eldre som bor på sykehjem vaksinert, og så vaksinerer man fra de eldste aldersgruppene og nedover. W całej Norwegii, czyli także w Oslo, zaczynają najpierw szczepić tych najstarszych, czyli osoby mieszkające na przykład w domu starców i z czasem po prostu będą szczepione coraz młodsze osoby. Og det, akkurat nå har ikke Oslo så mange vaksiner. Dette vaksiner vi får fra de nasjonale myndighetene. Sånn at for det første vet vi at dette kommer til å ta tid før vi befolkningen ferdig vaksinert. Og det gjør jo også at både smittevernreglene om å holde avstand, teste seg hvis man syk, kommer til å fortsette. Dessverre betyr det også at mange av restriksjonene på hvor mange, i mange bransjer, som helt sikkert også rammer mange av de som hører og ser på dette, kommer til å fortsette i noe tid. W tym momencie Oslo nie dostało zbyt wiele szczepionek dlatego, że podziela je rząd, więc jest to bardzo ważne, żebyśmy nadal trzymali się tych reguł, które są dotyczące trzymania odstępu, mycia rąk i tak dalej, dopóki to szczepienie nie będzie wykonane na większej grupie. Så man blir, de som skal vaksineres vil bli kontaktet, sånn at vi også har fått gjort det i riktig rekkefølge. Osoby, które będą musiały być zaszczepione, po prostu się z nimi skontaktują w odpowiednim czasie. Czy Polacy pracujący w Norwegii będą musieli płacić za szczepionki? Polacy, którzy pracują w Norwegii, vil de måtte betale for å vaksinere seg i Norge? Vaksinen skal være gratis for de som får den i Norge. Szczepionka jest darmowa, dopóki się szczepi w Norwegii. Czy są obowiązkowe? Czy będzie coś takiego jak obowiązkowa książeczka szczepień, by wjechać do Norwegii? Er vaksin obligatorisk, eller vil det være, vil Norge kreve en slags vaksineringspass for å kunne komme inn til landet? Det vet jeg ikke svaret på. Det vet jeg. Jeg usikker på om de nasjonale myndighetene har bestemt det nå. Niestety, w tym momencie nie jest pewna, czy rząd podjął decyzję w tej sprawie. Wiadomo, jesteśmy jeszcze na wczesnym etapie. Tymczasem, co dziś my Polacy możemy zrobić, żeby wesprzeć lokalne władze w walce z koroną? Ja, my forstår at vi fortsatt i startfasen når det gjelder vaksineringen. Men vi lurer på hva kan vi gjøre for å støtte de lokale myndighetene for å bekjempe koronaviruset? Ja, det jo, som jeg sa, kommer de smittevernreglene som nå til å vare i ganske lang tid fremover, fordi vaksineringen tar tid. Så vi må jo alle fortsatt følge dem. Tak jak mówiła, to nadal trzeba trzymać się tych wszystkich zasad, dlatego że zaszczepienie wszystkich może zająć trochę czasu, więc w
momencie te zasady są najważniejsze. Och så är det ju viktigt att ta vaccinen när det blir ens tur till att ta den. Och där vet vi att det är flera som är skeptiska till vacciner. Och det är väldigt viktigt att både vi når ut med god information om hur viktig denna vaccinen är, men där tänker vi också hjälp till att nå ut med information både om viktigheten av att vaccinera sig nu. Och systemet på oss, för exempel att det är gratis att få vaccinen. Jest też bardzo ważne, żeby się zaszczepić w momencie, kiedy ta szczepionka będzie dostępna. I ona wie, że bardzo dużo osób jest sceptycznych, dlatego jest bardzo ważne, żeby udzielać informacji na ten temat, jak na przykład ta informacja, że ta szczepionka nic nie kosztuje. Tak, to bardzo ważna informacja. Natomiast w przypadku mniejszości polskiej tutaj zawsze będzie dużo dodatkowych pytań. Ja, det är en väldigt viktig information, men när det gäller den polska minoriteten så tror man det vill fortsatt vara en god spørgsmål. Czy w Polsce możemy się zaszczepić i po prostu przyjechać do Norwegii? Czy z D-numerem musimy płacić, czy też jesteśmy też objęci programem szczepień? Więc tych pytań będzie dużo, bo nasza sytuacja nie jest jednakowa. Ja, for example, om det vil være mulig å vaksinere seg i Polen, og så reise inn til Norge, eller om det vil være mulig å vaksinere seg i Norge hvis man kun har et D-nummer. Det vil være veldig mange spørsmål, for vi er alle i veldig ulike situasjoner. Więc my myślimy, że bardzo dobry dialog i informacja. My możemy przekazywać te informacje dalej, po to jesteśmy. Natomiast muszą do nas docierać. Kiedy odczytujemy je z norweskiej prasy, jest troszeczkę późno. Ja, to jest ważne, o nå ut med information. Och my är här och my vill gärna distribuera den informationen vidare. Men när information publiceras i den norska pressen så är det ofta lite för sent, för man måste ju sätta tid till översätta, för exempel. Ja, vi vill gärna också få inspel på om det är specifika teman som den polska befolkningen i Oslo lurer på, har spørsmål om, önskar att vi ska bli ända bättre på från både Oslo kommun och självklart också statliga myndigheter sin sida. Bardzo chętnie chcą usłyszeć nasze pomysły na temat tego, jak oni mogą lepiej właśnie dostarczyć te informacje. Jednocześnie zapraszam naszych widzów, jeżeli macie jakieś pytania, my je chętnie przekażemy dalej, skontaktujemy się z odpowiednią instytucją, tak jak robimy to z prawnikami, z księgowymi, tak jak teraz temat o abolicji, tak samo bardzo chętnie przekażemy wasze pytania i zorganizujemy więcej spotkań odnośnie korony, szczepień i tak dalej. Bardzo was serdecznie do tego zapraszamy, nasz adres to redakcja@dzieje-się.no. Tymczasem, Saro, bardzo chcielibyśmy podziękować naszej rozmówczyni dzisiaj. Ja, to wielmy się tusen tak for interview. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się spotkać i uzyskać odpowiedzi na te trudne pytania. Ja, my veldi glad for at vi kunne treffe deg og få svar på disse vanskelige spørsmålene. Tusen takk for at jeg fikk lov til å snakke med dere. Det var veldig, jeg håper at vi snakkes igjen. Bardzo dziękuję, że miał okazję z nami porozmawiać i mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze porozmawiać w przyszłości. My też, a teraz bardzo serdecznie was pozdrawiamy i dziękujemy za dzisiaj. Tak, foi, tak. Tschüss und tschüss.